samochodzie elektrycznym nie ma się co zepsuć. Aż się zepsuje. Jak kupować używane elektryki? Zaraz się dowiecie. Zapraszam. Paweł Olszowiec ściągnął nam Nissana Leaf pierwszej generacji. Taki jest u mnie na kanale chyba z 2013 roku. To jest troszkę nowszy model 2015. Odrobinkę, tak, 15. Ale na oko niewiele się zmieniło. Wygląda, że jest w dobrym stanie, jeśli o to chodzi. Tak, opakowania danio po danio są nadal w dobrej kondycji. Tak, te takie te laptopy, w których obiad tak kupujesz, jest dokładnie to samo. Dobrze, mówi się, że w samochodzie elektrycznym nie ma się co zepsuć, ale samochód elektryczny to przede wszystkim bateria. Tak, przyznam szczerze, że rynek aut używanych zareagował dość tak ostrożnie co do ilości sprawdzeń i chyba zakupu. Nawet to widać w ilości ofert na popularnym Automoto czy innych portalach typu Autoplac. Nie jest tego dużo, natomiast jest w mojej ocenie to dość ryzykowne. Ja prywatnie, tak chwilą korzystając z chwili prywatnej, jestem dość sceptyczny co do pojazdów elektrycznych, bo jak coś nie burczy, nie trzęsie się, to dla mnie nie motoryzacja. Ale pomijając ten aspekt, na pewno musimy być w pełni świadomi przy zakupie samochodu używanego, że to też nie jest odkrycie Ameryki, głównie bateria. I teraz tak, jak wygląda rynek? Rynek wygląda tak, albo jest poflotowy, albo bardzo duża część samochodów sprowadzonych ze Stanów. Te ze Stanów mogły pływać. Po pierwsze, mogły pływać, a po drugie, pamiętajmy, że no tutaj nie jest użyta technologia kosmiczna, tylko są to przeważnie baterie litowo-jonowe, które mają swoje prawa i jeśli słyszymy gdzieś w radiu, w telewizjach, w internecie, że coś się zapaliło, to bardzo często jest to właśnie taka bateria, która przez to, że była rozbita, stała na placu w koparcie przez 4 miesiące. Pół roku płynęła, pół roku była naprawiana w Polsce, czyli dobry ponad rok jest wyładowana do ekstremalnego minimum i później ktoś pojedzie tym na ładowarkę szybką, najmocniejszą, po prostu ta bateria wtedy się właśnie zapala. To są bardzo często powtarzające się te przypadki, ponieważ no, to nie jest silnik spalinowy, który możemy sobie rozruszać po jakimś tam czasie, tylko niestety ta bateria niestety ma swoją pamięć, ma swoje wady wynikające z jej konstrukcji, z jej budowy i to jest główny problem i pożarów, i jakś tego pewnego rodzaju usterek. Na pewno też trzeba być tego świadomym, że samochód elektryczny trzeba odrobinę inaczej oglądać przed zakupem, ponieważ oczywiście koncentrujemy się na nadwoziu, koncentrujemy się na bezwypadkowości czy bezkolizyjności, ale trochę w innym kontekście. Dlaczego? Żeby nie była naruszona bateria? No właśnie, nawet nie tyle. Musimy bardziej skoncentrować się na tym, gdzie była ta kolizja, gdzie była ta naprawa, ponieważ znane nam są przypadki, w kwestii bardziej samochodów hybrydowych, to już mamy bardziej przećwiczone podczas weryfikacji, że w momencie uderzenia, na przykład gdzieś w tył, w bok, tutaj w tej przestrzeni wokół bateryjnej, mimo że uderzenie samo w sobie nie było duże, po prostu uszkadzały się poszczególne sekcje baterii. I tak zwane te back sektory po prostu później nam powodują, może nie na początku, jakieś błędy systemowe, tylko tutaj już bardziej wnikliwa diagnostyka komputerowa pokazuje nam błędy, pokazuje nam gdzieś tam w ramce zamrożonej jakieś historie tego rodzaju. I no tutaj to oględziny to jest wypadkowość, to oczywiście bezpieczeństwo, ale także w aspekcie, jak ona się przekłada na kondycję całego układu napędowego, bo tak naprawdę faktycznie silniki, napęd, tutaj przełożenie, dość mało się słyszy o jakiś tam i spotyka z problemem jakiś usterek, bo jest to robione tak, jak założyła sobie chociażby Toyota przy Priusie pierwszym i stworzeniu w ogóle takiego faktycznie bezawaryjnego auta, które na taksówkach robi po milion kilometrów. I to nadal działa, natomiast no, głównym problemem jest nadal ta bateria. Albo ze Stanów gdzieś tam pływające, albo po bardzo dużych kolizjach. Nawet w Europie to cały czas jest kwestia oceny, no bo to tak naprawdę w przypadku, kiedy mamy uszkodzoną baterię, to jej koszt wymiany stanowi połowę samochodu.
To są bardzo często w używce. To jest, jeśli wymieniamy całość, bo przecież jest też możliwość naprawy poszczególnych sekcji, modułów, wymiany. Tak, oczywiście. Ale... O ile da się do nich dostać, bo pierwsze elektryki niekoniecznie były tak projektowane, żeby dało się tam łatwo dostać. Tak, i wiesz, tu jest też bardzo dużo takich czynników wpływających na to, bo bateria też, na przykład litowo-linowa, czy w ogóle te baterie trakcyjne nie lubią skrajnych temperatur. Mhm. Albo mamy baterię przegrzaną, albo mamy za bardzo schłodzoną. No, Nissan Leaf jest słynny z tego, że się przy wyższych temperaturach jest problem z szybkim ładowaniem. No to właśnie, więc właśnie w takim siedzimy. Jest auto służbowe, jeździ na co dzień, spełnia swoją funkcję, ale no, jak zwykle są to te problemy. Dzisiaj sobie po prostu pożyczyliśmy od zaprzyjaźnionej firmy takie auto. To nie jest auto, które oglądaliśmy, natomiast to się powtarza i też musimy całkiem inaczej podejść do procesu oględzin takiego samochodu i inny czas na to poświęcić. Mhm. Ponieważ jak kupujemy samochód klasyczny, napędzany tam silnikiem spalinowym czy dieslem, to wystarczy nam 2, 3, 4 kilometry przejechać się, żebyśmy ocenili, czy nie wibruje nam kierownica, czy auto się dobrze zachowuje, czy nie dymi i tak dalej. Tutaj tak naprawdę musimy się z góry umawiać. Uważam, że taką procedurę powinniśmy przyjąć, że chcąc obejrzeć samochód elektryczny, prosimy od początku. Proszę, by w momencie, kiedy ja przyjadę na oględziny samochodu, był naładowany do pełna. Robimy długą jazdę testową, włączamy ogrzewanie, klimatyzację, wszystkie odbiorniki, żeby zobaczyć realnie, czy ta bateria zachowuje się jeszcze bez diagnostyki, bez wnikania w jej parametry, czy ona faktycznie się zachowuje tak, jak mamy za na przykład deklarację, nie wiem, 150-200 km, czy nie jest tak, że zrobimy 10 km, a tam już tam zostaje połowa, tak? Tak, no to jest pierwszy sygnał do wymarszu. Tak jest. Na pewno nie możemy pomijać, to jest po prostu absolutny must have, diagnostyki komputerowej, bo to tego trzeba tutaj zacząć. Tutaj nie możemy zrobić sobie, a podwozie, no co ma tu kapać? Tu nie ma takich układów, które wiesz, gdzieś tam, że przy rozrządzie nam się olej leje, tak? Tu nie ma, jasne, to po to się to robiło, żeby tych płynów organicznych było mniej. Poszukujemy oczywiście tam stanu zawieszenia i tak dalej. Natomiast tutaj główne te parametry, czyli SOC, SOH, czyli właśnie ten stan tej baterii, określenie stopnia jej degradacji, bardzo pomaga, jeśli załóżmy, czy sprzedający, tak jak mamy w Leafie, na przykład ma aplikację LeafSpy chociażby, która pozwala nam robić logi i wtedy sobie określamy, jakie było zużycie na przykład tam 110 tysięcy temu, teraz tam ma 100 tysięcy, 150 i tak dalej, więc... W zasadzie taka aplikacja zastępuje nam w znacznej mierze, oczywiście to jest płatna aplikacja, ale zastępuje nam w znacznej mierze komputer diagnostyczny. Nie musimy jechać na stację. Mówisz dużo o diagnostyce komputerowej, to może spróbujmy podłączyć tego Leafa pod komputer i zobaczymy, co nam wyjdzie. Jasne, mam nadzieję, że coś nam pokaże. Dysponujemy dzisiaj sprzętem, choć uniwersalnym, to dedykowanym do, takim bardziej przystosowanym do współpracy z autami japońskimi czy koreańskimi. Jest to urządzenie uniwersalne, w pełni legalne, z nowymi wszystkimi aktualizacjami, więc zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Okej. Okay. Ja ładuję z Ampergo. Skorzystaj z linku w opisie wideo i kup ładowarkę naścienną Ampergo Modern 22 kW. Podczas finalizacji transakcji wpisz kod Marek, a dostaniesz 100 zł brutto zniżki. Ja też otrzymam wtedy prowizję, więc decydując się na zakup Ampergo Modern 22 kW, wspierasz kanał Marek Drives, a razem wspieramy polską firmę. Okej, rozpadało nam się trochę, ale szczęśliwie komputer działa wewnątrz. Przy elektryku to trochę niebezpieczne. To trochę niebezpieczne, tak, ale spokojnie, nie. Można ładować samochody nawet na deszczu, w razie czego one się rozłączają, po prostu wybija korki, przeważnie w domu. Na razie nic nie wybiło. Dobrze, co komputer nam powiedział tak po takiej bardzo krótkiej diagnostyce? Znaczy dzisiaj dla potrzeb, że tak powiem, odcinka i dla wskazania kierunku poszukiwań zrobiliśmy sobie po pierwsze taką diagnozę systemową, wewnętrzną, bez użycia. Jaki mamy problem? Bateria. Jaki mamy... No ale jak bateria? Przecież bateria jest kurde pełna. Może karta? Karta też jest... No, robi wrażenie, że się rozładował. Znaczy właśnie widzę, że... Zdech. Naprawdę? Tak, dobra, okej, nie szkodzi. Jedziemy do tej.
Czasem, znaczy dziś jest po prostu dzień... zero energii, przy tak, elektryku. Tak, przy elektryku mamy, kurczę, dzień bez prądu, tak, dobrze. Trudno, gramy do tej drugiej w takim razie kamery. Jakaś taka krzywa. Ach, ty już nie narzekaj. Wyrównasz. Już nie narzekaj. Ach, to jest kurczę. Już, niech stoi, niech nas nagrywa, żeby widać było nasze gęby. Dobrze, w związku z tym będziemy... Od nowa? Nie, jedziemy tak jak jest. Nie przejmuj się w ogóle. Ale tak, no słuchaj, zdarza się, nawet się zdarza, że przy elektryku tak brakuje nam prądu. Tak, coś miałem powiedzieć. Tak, co zdiagnozowałeś na szybko? Dobrze, dla potrzeb odcinka zrobiliśmy taką szybką diagnozę, żeby ukierunkować Was w poszukiwaniach. Po pierwsze self-diagnostic, którą można wykonać tutaj z pozycji wyświetlacza, tak, to nawigacji. Ctrl-Alt-Delete się naciska i się wyświetla. Tak zwana klawiszologia. W różnych samochodach to różnie działa, jest do znalezienia ale zwykle w internecie. Ale w każdym elektryku jakaś konfiguracja klawiszy jest do tego, żeby uruchomić taką self-diagnoz i coś już ona nam podpowie. Po drugie, no, wykorzystaliśmy dzisiaj złącze, jakaś diagnostyka, zagłębiliśmy się w parametry baterii wysokonapięciowej. Tutaj już chociażby taka informacja o tym, że na wszystkich celach, tu jest ich 60, bardzo, bardzo wyrównane napięcia, stabilne, więc nie mamy żadnych bedsektorów, nie mamy żadnych uszkodzeń. Sam system przeskanowaliśmy, nie znaleźliśmy żadnych błędów. Do tego, gdybyśmy sobie uzupełnili tą informację wspomnianą wcześniej aplikacją, która nam daje właśnie informację o żywotności baterii, o stopniu i degradacji. Nie mówiliśmy o tym w poprzednim jak gdyby wejściu, że przyjmuje się mniej więcej, to są dane producenta, że po 10 latach ta degradacja powinna się utrzymać na poziomie do 30%. Coś takiego, czyli zwykle jest gwarancja na akumulatory, w zależności od producenta jest to tam między 7 a powiedzmy 8 lat i zwykle jest to utrzymanie poziomu sprawności początkowej akumulatora na poziomie około 70%, czyli 30 punktów procentowych może ubyć. Wyjątkiem były poprzednie generacje elektryków Kia i Hyundai'a, gdzie tam było chyba 60%, a nie 70% po tych iluś latach. No ale niestety tutaj odstępstwem od reguły będzie chociażby fakt, że auto było używane na taksówce, było ładowane non-stop szybko, krótko. Jeśli było szybko, krótko, często, to tutaj ta degradacja będzie postępowała szybciej, albo właśnie kolizja, tak? Tak, właśnie kolizja, natomiast te równe poziomy pakietów są o tyle istotne, że bateria jest tak dobra jak ten najgorszy pakiet. Tak, więc tutaj auto, które oglądamy, jakąś tam kiedyś przygodę miało, ale była ona raczej kosmetyczna, nie zauważyliśmy na elementach konstrukcyjnych żadnych tutaj naruszeń, no i to też się przekłada w kondycji funkcjonowania układu tego napędowego. A z czym przychodzą do Ciebie ludzie, jeśli szukają elektryków? Przeważnie. Na tyle świadomość naszych polskich kierowców jest wysoka, że przeważnie są to auta jako drugie, trzecie w rodzinie i przeważnie poszukujemy typu i3, 500, coś, czyli po prostu ma pojechać na zakupy, zawieźć dzieci i być takim samochodem uzupełniającym domową flotę. Czyli powiedziałbym, że oba te modele są z modelami takimi bardziej lifestyle'owymi nawet? Tak sądzę, bo chyba tak naprawdę na to może sobie pozwolić właśnie na osoba tak żyjąca gdzieś tam, którą na to stać, to po prostu może sobie uzupełnić tą flotę. To są takie 50-100 tysięcy mniej więcej przedział, bo takiego Leafa można kupić do 50 tysięcy, spokojnie jest duża oferta Leafów, Zoe, iMiewów. To są jak gdyby te takie pierwsze masowe elektryki. Wiesz, my też mamy taki problem, tutaj już wchodzimy w ogóle w całkiem inną strukturę, w cały sens elektromobilności, no ale też mamy ograniczony dostęp do tego, że musimy spełniać najlepiej warunki, mieszkać w domku, mieć fotowoltaikę i to wtedy się gdzieś zaczyna spinać. Tak. Tak, natomiast jak masz tylko się ładować na mieście i gdzieś tam mieszkasz, gdzie nie masz dostępu do tej energii elektrycznej, no to po prostu jest tylko większy problem niż korzyść. Niestety. Ale kto wie, może Wam się to spina. Tego Wam życzymy. Tego Wam życzymy. I w razie czego zajrzyjcie do Pawła. Jak możemy, to pomożemy. Paweł Wam powie, czy to warto, czy Was kopnie. Cześć. Trzymajcie się. Nie trzeba wydawać setek tysięcy złotych, żeby przekonać się, że elektromobilność może być też dla Ciebie. Trzeba tylko mądrze wybierać.
rozważasz zakup elektryka? Nowego z dopłatą, czy tańszego, używanego? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Daj też znać, co chcesz wiedzieć o używanych samochodach. Może będzie to temat jednego z kolejnych odcinków. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie.